Wracamy do studia telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie i witam również mojego i państwa gościa, którym w rozmowie telefonicznej jest Janusz Pindera, dziennikarz i komentator sportowy. Panie redaktorze, dzień dobry, czy się słyszymy? Witam serdecznie, oczywiście bardzo dobrze. Papa Sztam, Emanuel Stewart, Angelo Dundee, Lou Duva, Andrzej Gmitruk. Chyba nie przesadzam, panie redaktorze, wymieniając Andrzeja Gmitruka w tym gronie. Tak, oczywiście każdy kraj ma takiego swojego Emanuela Stewarda, takiego właśnie Andrzeja Gmitruka. My oczywiście mieliśmy to szczęście, że przez tyle, szkoda, że tak krótko, czy tak wcześnie Andrzej odszedł, co jest dla mnie absolutnym szokiem, bo przecież znaliśmy się no, dobrze ponad 30 lat, prawie 40. I myślę, że długo będziemy takiego trenera czekać, tak samo jak długo czekaliśmy na trenera, który w swoich metodach pracy był bardzo podobny do Felixa Sztama i też tak naprawdę, podobnie jak Felix Sztam, nie pozostawił po sobie następcy. W przypadku Andrzeja to jest to zupełnie zrozumiałe. On miał jeszcze tysiące planów przed sobą. On absolutnie, rozmawialiśmy kilka dni przed jego śmiercią, to przez głowę mu nawet coś takiego nie mogło przejść, bo już szykował przecież i Złogonocha do walki 8 grudnia na gali w Trójmieście w Ergo Arenie. Ale wymieniając Andrzeja Gmitruka w tym gronie, miałem też na myśli, w zasadzie obserwując go, słuchając, miało się takie wrażenie, że jest to ktoś więcej niż tylko trener. Jest legendą za życia, tak można powiedzieć. Był legendą za życia, niestety. Był. Wie pan, no Andrzej był przede wszystkim bardzo barwnym człowiekiem i stworzył wokół siebie taki, powiedziałbym, niesłychanie kolorowy anturaż, a przy tym sukcesy. Pamiętajmy o tym, że jako bardzo młody człowiek w wieku 26 lat został pierwszym trenerem najlepszego klubu, najlepszej drużyny klubowej w Polsce, Legii Warszawa, z którą seryjnie zdobywał mistrzostwa Polski. Jego zawodnicy stawali na najwyższym stopniu krajowych i nie tylko krajowych imprez, zdobywali medale na największych imprezach światowych. To wtedy, kiedy on był trenerem kadra, został nim mając zaledwie 32 lata, więc to kolejny rekord. Zdobyli 4 medale olimpijskie na Igrzyskach Olimpijskich, na Igrzyskach w Seulu w 1988 roku. Miał takich zawodników wtedy w tej drużynie jak 20-letni Andrzej Gołota, 20-letni Jan Dydak. To były wielkie nadzieje na kolejne lata. Był Janusz Żarankiewicz, był Henryk Petrych, mówię tylko o medalistach. W tym samym roku został w Niemczech Darek Michalczewski. Gdyby nie został, prawdopodobnie on też stałby na tym olimpijskim podium w Seulu. No i kiedy wydawało się, że ten ciąg sukcesów będzie miał swoją kontynuację, Andrzej postanowił zrezygnować z pracy z reprezentacją, bo szukał innych wyzwań. Pojechał pracować do Norwegii i tam znów sukcesy, a więc medale z Ole Clemensenem, młodziutkim wtedy 20-letnim, 21-letnim, bardzo zdolnym pięściarzem norweskim. No zabrakło tylko szczęścia troszkę na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, gdzie przegrał pojedynek ćwierćfinałowy i tego medalu nie zdobył. I po latach pobytu w Norwegii przyjeżdża do Polski, zakłada grupę zawodową, podpisuje kontrakt z Tomaszem Adamkiem, wtedy jeszcze mało znanym szerszej publiczności medalistą Mistrzostw Europy w Mińsku. No i Adamek kilka lat później zostaje zawodowym mistrzem świata w 2005 roku, a w 2008 kolejny pas w wyższej kategorii, w kategorii junior ciężkiej. Cały czas mamy Gmitruka w narożniku Adamka. Ale to nie tylko Adamek, są inni pięściarze ostatnimi czasy, właśnie Maciek Słęcki, Artur Szpilka, czy też Izu Gonok, z którym miał naprawdę bardzo bogate plany i wierzył w to, że z Izu Gonochem można powalczyć nawet o Mistrzostwo Świata. No właśnie, panie redaktorze, i tutaj zacytuję, Artur Szpilka mówi, stwierdza, jestem załamany. Izu Ugonoch mówi, że nigdy nie stracił kogoś tak bliskiego. Sulenski, czuje niesamowitą pustkę. Zatem pytanie, jakie cechy trenera Gmitruka sprawiły, że był tak wyjątkowy? Co go wyróżniało wśród trenerów i wśród ludzi? Żeby mieć tak dobry kontakt z zawodnikiem, po prostu trzeba mieć to coś, trzeba mieć dar Boży. Myślę, że on to miał. Bo oczywiście pewnych rzeczy, jeśli chodzi o szkolenie, można się nauczyć. Natomiast to, w jaki sposób się człowiek kontaktuje z innymi ludźmi, tylko częściowo można się nauczyć, trzeba mieć to w sobie. On już od najmłodszych lat, kiedy zaczynał pracę w Legii, jak pamiętam, ten kontakt miał znakomity. Jak napisałem w jednym z artykułów, to teraz, już po śmierci Andrzeja, ale pisałem o tym wielokrotnie wcześniej. Miał po prostu tak zwany bajer, który wszyscy kochali, a zawodnicy szczególnie. On im potrafił mówić, że będą mistrzami świata i oni w to wierzyli. I czasami tymi mistrzami zostawali.
Mówiąc, bo wspomniał pan redaktor Tomasza Adamka, ja się zastanawiam, czy ta wspaniała kariera mogłaby się wydarzyć bez Andrzeja Gmitruka? Ja na to pytanie nigdy sobie nie odpowiemy, bo później po Andrzeju Gmitruku, kiedy rozstali się po drugim pojedynku w kategorii ciężkiej, bo pierwszy był z Andrzejem Gołotą w 2009 w Łodzi, drugi w lutym 2010 roku z Jasonem Estradą w Newark Prudential Center, Andrzej Gmitruk już nie stał w narożniku Tomasza Adamka, ponieważ po prostu nie mógł jeździć tam zbyt często i być po kilka miesięcy, przygotować Adamka w Stanach Zjednoczonych. Adam wtedy już przeniósł się z rodziną, żoną i dwiema córkami. A więc ich drogi jakby naturalnie się rozeszły. No i tak naprawdę już takiego sukcesu Adamek, pracujący czy z Rogerem Bloodworthem, czy nawet w ostatnim czasie z Gasem Karenem, nie osiągnął. Właśnie dzwonił przed chwilą przed tym telefonem pana Adamek, długo rozmawialiśmy, bo zastanawia się, czy będzie mógł przyjechać, czy uda mu się przyjechać 20, bo na pogrzebie nie będzie. Natomiast 22 jest taka gala w Radomiu, która być może będzie Andrzeja Gmitruka w jakiejś części, a jeśli nie, to by stoczył walkę taką nawet pożegnalną, też jest taki pomysł, ale to oczywiście dopiero jest, mówię, dopiero powstał taki pomysł, zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja tego pomysłu. A w jakich okolicznościach, jak dotarła do pana, panie redaktorze, ta smutna wiadomość? No, rankiem tam już zamierzałem coś, miałem jakieś zadanie, musiałem coś napisać, jakiś artykuł. Wtedy zadzwonił Andrzej Kostyra, mój kolega, komentator, dziennikarz, szef działu sportowego Super Expressu i powiedział, czy wiem. Ja mówię, jeszcze nic nie wiem, nawet nie otworzyłem, znaczy nie włączyłem komputera jeszcze w tym momencie. On mówi, że do niego zadzwonił Paweł Skrzecz, był świetny pięściarz, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata i Europy i teraz trener, i mówi, że lekarz do niego zadzwonił, który był w karetce, tam gdzie Andrzej mieszka, w Hipolitowie. Wezwana karetka i Andrzej nie żyje. To było tak nierealne, tak surrealistyczne, jednocześnie tak tragiczne w swojej wymowie, że nie chciało się wierzyć, no ale jednak kolejne telefony, które za chwilę otrzymywałem, tylko to potwierdzały, za chwilę włączyłem telewizor, otworzyłem komputer, no i wtedy wszystko było jasne, że tylko chodziło, niejasne były do końca okoliczności. Te okoliczności też do dziś nie są jasne, bo wiem, że miała być przeprowadzona sekcja zwłoki, na wyniki trzeba będzie troszkę poczekać. No miejmy nadzieję, że tam nie było żadnego udziału osób trzecich, ale że był to wypadek. Natomiast oczywiście prokuratura żadne okoliczności nie może wykluczyć. Poznał pan Andrzeja Gmitruka wiele, wiele lat temu i ta znajomość z czasem przerodziła się w przyjaźń. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego pierwszego spotkania, no i jak później te relacje między panami wyglądały? No to było bardzo szybko, przerodziła się w przyjaźń, bo to była intensywna znajomość. Ja pamiętam, spotkałem go pierwszy raz na wspólnej, tam mieściła się redakcja Sztandaru Młodych, redaktor Janusz Cieśliński, kierownik tego działu, przeprowadzał z Andrzejem wywiad. Ja tam jakiś tekst przyniosłem, bo wtedy byłem na studiach prawniczych, ale oczywiście sportem się interesowałem. Dorywczo już miałem kontakty, czy to z telewizją, czy to też z radiem studenckim i tak dalej. Pamiętam, wtedy poznałem Andrzeja. Bardzo sympatyczny facet. Umówiliśmy się na... Halo? Tak, słyszę, panie redaktorze. Rozumiem, myślałem, że jest przerwana. Umówiliśmy się na następnego dnia na spotkanie na Legii. Zacząłem chodzić na treningi warszawskiej Legii. Później tam poznałem serdecznego przyjaciela Andrzeja Leszka Święckiego, lekarza niestety też nie żyjącego od kilku lat, zmarł w wieku 59 lat na zawał niestety. I Wieśka Rutkowskiego, to był wybitny pięściarz, wicemistrz olimpijski, mistrz Europy, który tam był trenerem wraz z Andrzejem Gmitrukiem w Legii. Jeszcze Sylwek Kaczyński. No, bardzo ciekawa grupa. Jeździłem z nimi na zgrupowania, jeździłem z nimi na mecze czasami, oczywiście nie zawsze. No i tutaj szczególnie w tym gronie Andrzej Gmitruk, Leszek Święcicki, ta przyjaźń taka była, powiedziałbym, najmocniejsza, bo często się spotykaliśmy, dyskutowaliśmy na temat polskiego i nie tylko boksu. No i to przetrwało całe lata. Później mówię, Andrzej wyjechał na ileś lat do Norwegii, spotykaliśmy na wielkich imprezach światowych, takich jak Mistrzostwa Świata w Sydney, Mistrzostwa Europy w Göteborgu, później kolejne Mistrzostwa Tampere, Berlin, kolejne Mistrzostwa Europy.
częste telefony. Andrzej tutaj padał, czasami przyjeżdżał z ekipą norweską na trupowanie do Cetniewa, aby odwiedzić Tarek Konty i skorzystać z tych polskich świetnych ośrodków. A więc cały czas się interesował, co się dzieje w polskim boksie. Ja mu tutaj mniej więcej relacjonowałem, jak to wygląda. Pojawił się Adamek w 95. On go nie widział. Ja byłem na tych mistrzostwach. Mówię, to jest talent. Myślę, że zapamiętał to nazwisko, bo później, 3 lata później Adamek był już medalistą Mistrzostw Europy w Mińsku, a rok później już podpisał zawodowy kontrakt z Andrzejem, który postanowił wrócić do Polski. Ja tutaj wtedy byłem komentatorem w kanale Plus i tworzył się taki projekt bokserski. Andrzej wziął w nim udział. No i to się rozwinęło w ciekawą grupę bokserską. Andrzej został promotorem, menedżerem. Później go namówiłem na komentowanie. Komentował za mną wielkie pojedynki, gdzieś między innymi w Las Vegas, w Londynie, na walkach Lennoxa Lewisa. Komentowaliśmy tutaj ze studia w Polsce. No i mówię, wtedy już był Czakiem orkiestrą, bo był i promotorem, i menedżerem, i komentatorem. Później został telewizyjnym ekspertem. To już były dalsze czasy, także no do ostatnich właściwie chwil jego życia byliśmy sobie w kontakcie. Nie jest też tajemnicą, panie redaktorze, w jak trudnej sytuacji obecnie znalazła się rodzina Andrzeja Gmitruka. Pytanie, czy środowisko udźwignie ciężar tej sytuacji i okaże potrzebne wsparcie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Już dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy mówili, że na pewno taka akcja będzie zorganizowana i myślę, że nie będzie jedyną. Także tutaj chyba o to można być, mam taką nadzieję, spokojnie. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wspomnienie o Andrzeju Gmitruku. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Janusz Pindera, dziennikarz i komentator sportowy. To wszystko teraz. My do państwa wracamy po krótkiej przerwie, więc zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.